poświęcił się jako wydawca, jako redaktor i selekcjoner. Jest to książka Czas fantastyki. Być może czas najwyższy, aby czas fantastyki został wznowiony, być może czas najwyższy, aby doczekał się jakiejś dalszej części, skoro autor nadal się tym zajmuje. Z przykrością muszę powiedzieć, mówię o tym, że Maciej zaniedbał swoją literaturę, zajmując się literaturą, mogę powiedzieć w pewnym sensie naszą, stosując ukochane przez niego kryterium pokoleniowe, generacyjne. Bo kiedy do tego wrócił po bardzo wielu latach, no to widać, że mogła to być naprawdę wielka literatura i być może te kilka antologii, które się ukazały i chyba już nie powiem koło 1000 opowiadań, które się ukazywały na łamach fantastyki, spowodowały pewną wyrwę w polskiej literaturze, że nie ukazywały się kolejne teksty Macieja Parowskiego. Pomysł na książkę, która zyskała uznanie od siebie, powiem w moim przekonaniu jak najbardziej zasłużone kapitoły Nagrody imienia Józefa Mackiewicza, pojawił się, jak pamiętam, już bardzo dawno temu. Pojawił się na łamach w formie takiego to krótkiego scenariusza zamieszczonego w numerze specjalnym w rocznicę września 1939 roku. Nie było to w rocznicę, przepraszam. Byłem przekonany, że był to w każdym razie numer, kiedy... A, dziewiątka na końcu była, listopad. Był to w każdym razie numer, kiedy pamiętam, że potrzebne było numer poświęcony tak zwanym historiom alternatywnym, które są osobnym, bardzo cennym działem fantastyki naukowej. Niektórzy twierdzą, że mniej naukowej, jakkolwiek to klasyfikować. I wtedy Maciej przyznał się, że od dłuższego czasu pracuje nad takim pomysłem, więc coś tam do tego numeru historii alternatywnej przygotuje i rzeczywiście przygotował taki oto krótki szkic zakładający, co by się działo, gdyby w 1939 roku zamiast owego upalnego września, o którym pisał poeta, była bardzo wredna pogoda, dużo deszczu, rozmiękła gleba, w której ugrzązłby niemiecki blitzkrieg, zasnute chmurami niebo, w którym sztukasy byłyby niezdolne do zadawania ciosów polskiej armii. Natomiast w takich warunkach nasza kawaleria i nasze wojska zyskałyby oczywistą przewagę. Taka optymistyczna fantazja, jak wtedy zakładaliśmy, po której przyszedł do redakcji list od czytelniczki protestującej, że jest to obrzydliwe, iż można było w takim szkicu postawić na równi Hitlera i Stalina i sugerować, że komunizm był czymś równie wrednym jak nazizm. Ta pani zresztą zarzucała redakcji i autorowi samemu wówczas koniunkturalizm. No i wtedy widziałem ten moment, kiedy Maciek powiedział, że jednak będzie musiał ten pomysł rozwinąć. Co zajęło mu chwalić Boga lat 20. Ale nie wiem, co było pierwsze, jajko czy kura, Narodowe Centrum Kultury, któremu się tutaj należy istotne podziękowanie za wkład, inspirację, jaką wniosło. Bardzo proszę o docenienie. Nie wiem, czy są przedstawiciele na sali. Narodowe Centrum Kultury wespół z miesięcznikiem Fantastyka postanowiło ogłosić konkurs na historię alternatywną. Wychodząc z założenia, że nic lepiej nie kształci świadomości historycznej młodych ludzi niż przemyślenie tej historii tak, jak ona się toczyć mogła. Rozmaitych wariantów. Przypomnę, że świętej pamięci profesor Paweł Wieczorkiewicz mówił, że historyk, który nie używa słowa gdyby, w ogóle nie zasługuje na miano historyka. Z tej inicjatywy narodził się i konkurs, na który przysyłali czytelnicy fantastyki i początkujący autorzy swoje wizje, i seria książkowa, która inaugurowana była właśnie przygotowaną wreszcie po 20 latach szeroką wersją Burzy, czyli tej oto historii o tym, jak Polska w 1939 roku wygrała z Niemcami i bieg historii potoczył się inaczej. Przy czym oczywiście ta ostateczna wersja do pierwotnej ma się jak Encyklopedia Britannica do krótkiej notatki, albowiem Maciej się nie skupił wyłącznie na możliwym przebiegu historii czy w wariantach militarnych, które są oczywiście bardzo kuszące i zazwyczaj autorzy science fiction na to stawiają, ale napisał oto książkę przede wszystkim o kulturowym wymiarze takiego oto innego przebiegu historii. Nie chcę jej opowiadać, ponieważ zakładam, że po tej nagrodzie cała Polska
rzuci się do księgarni, aby książkę Macieja Parowskiego przeczytać. Ale powiem tylko, że oto w roku 1940 w Warszawie odbywa się Kongres Intelektualistów, gdzie wielu intelektualistów spotyka się i dyskutuje o tym, co mogłoby się stać, gdyby Hitler wojnę wygrał. I dialogi między nimi odbywają się zupełnie wspaniałe. Tu zupełnie osobną historią w tej książce jest są pełne smaku żarty historyczne, począwszy od tego, że w pierwszej scenie Alfred Hitchcock, który leci właśnie do Warszawy, gdzie zresztą kręcony jest taki oto film przez znanego polskiego reżysera Leitesa o tym, co by się działo, gdyby Hitler tę wojnę wygrał, leci pilotowanym przez czeskiego pilota Prechala samolotem, który na dodatek doznaje katastrofy niewielkiej, ale obecny na pokładzie marszałek Montgomery ponosi z tego powodu pełen szwank. Nie będę opowiadał dalej. Trzeba naprawdę przeczytać liczne historie, które w tej jednej historii Maciej Parowski zawarł. Proszę Państwa, nikt takiej historii dotąd nie napisał. W dziedzinie fantastyki i klasyki amerykańskiej jest oczywiście znakomita powieść Philipa Dicka, która... Człowiek z Wysokiego Zamku, która opowiada o świecie, w którym wojnę wygrali ostatecznie Niemcy i Japończycy. Ale nie ma w niej całej tej warstwy intelektualnej, całej tej warstwy historycznej, którą zawarł Maciej Parowski w książce Burza. Jest to fenomen na naszym rynku. Jest to rzecz absolutnie godna nagrodzenia i jedyna smutna, jak sądzę, okoliczność, ale mam nadzieję, że się mylę, polega na tym, że jeśli Maciej Parowski zamierza zachować to tempo, to znaczy wydać następną książkę za lat 27, to będziemy musieli bardzo długo czekać na to, aby w kapitule Nagrody Mackiewicza znów o tym porozmawiać. Dlatego pozwoliłem sobie nieco dłużej mówić, niż by to z przyzwoitości wypadało. Mam nadzieję, że zostanie mi to wybaczone i że pokutę za swoje dość przykre zachowanie jako młodego, zbuntowanego autora, który za jeden ze swoich drobnych celów uważał usunięcie z drogi, takiej zawali drogi dla młodej prozy, jaką był wówczas upierdliwy, przepraszam za to słowo, redaktor Parowski, że za owe przykrości pokutę odprawiłem. Maćku, gratuluję Ci najserdeczniej książki, która zasługiwała na to, żeby ją nagrodzić wszystkimi możliwymi nagrodami. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w obliczu takiej perspektywy, jaką nakreślił przed chwilą kolega Ziemkiewicz, no to nie mamy wyjścia, musimy bardzo długo żyć. Proszę Państwa, bardzo proszę pana Macieja Parowskiego o zabranie głosu. Dziękuję Rafale, dziękuję Kapitule, dziękuję fundatorom. Przyrzekam mówić krócej niż pisałem tę książkę. Proszę Państwa, ja wolno marzyć o wszystkim, wolno marzyć o Nagrodzie Mackiewicza, ale był taki moment, że sobie pomyślałem, że ta nagroda wyjątkowo mało należy się komedii. Ta nagroda wyjątkowo mało należy książce hura optymistycznej, książce, która nie uwzględnia rzeczywistości, tylko ją wyśmiewa, przekracza. Patron tej nagrody powiedział, że jedynie prawda jest ciekawa. W innym miejscu, troszkę się przygotowałem, sieć oferuje szybki dostęp do myśli patrona. Jest powiedziane, że optymizm nie zastąpi nam wolności. Polski, optymizm nie zastąpi nam Polski. A ja cóż ja z tą wojną, która była nie do wygrania i którą wygrałem. I teraz czytałem w Rzeczpospolitej na sieci w nocy, że Amerykanie odkryli, jakie straszne rzeczy się działy między Rosjanami a Niemcami, między Sowietami a hitleryzmem, jak te ziemie, nie tylko księstwo litewskie, cierpiało, jakie tam się działy straszne rzeczy. No toż patron o tym pisał 60 lat temu i nikt go nie chciał słuchać. Więc mam nadzieję, że patron się nie pogniewa, a kapituła nie spotka potępienie, bo może metodą na to, co się nam przydarzyło i na to, co Mackiewicz opisał i nie był wysłuchiwany, było przeciwstawić temu, co mogłoby być, gdyby się alianci zachowali przyzwoicie, gdyby się nieprzyzwoicie zachowali Sowieci, gdyby... Ile ludzi by ocalało, ile dyskusji by się odbyło, ile filmów by nakręcono, ile by wina wypito, ilu
Niemców, Rosjan, mówię w odwrotnej kolejności, Żydów, Polaków, Litwinów, Ukraińców, Bałtów. Ile ludzi by żyło, gdyby Francuzi chcieli umierać za Gdańsk. I wtedy te czarne barwy, te czarne tony, których Mackiewicz użył, ten ogrom nieszczęścia, jaki na nas spadł, o którym nawet nie wolno było mówić. Tak jest tytuł jego książki, o czym nie wolno mówić. Nie trzeba mówić, ale chodzi o to, że nie wolno. Nie trzeba głośno mówić. Nie, że temu można, tym się można wesprzeć. Na tym paliwie duchowym, na tym ogromnym ładunku czarnej energii można zbudować rzecz dowcipną, dającą nadzieję, która to wszystko przekroczy, która to temu zaprzeczy, która zamiast płaczu uruchomi maszynę satysfakcji i łagodnych szyderstw, łagodnych szpil, których ja w tej książce z dziką satysfakcją trochę wbijam. Ludzie mówią, że niebezpiecznie, że więcej aliantom niż Rosjanom i Niemcom. Ale są w tej książce i dobrzy Rosjanie, i dobrzy Niemcy, i dobrzy... No to wystarczy. Prawda? I są ośmieszeni Anglicy i Francuzi. I są wielcy Francuzi. I jest ktoś, o czym ja nie wiedziałem, o czym się dowiedziałem jako recenzent filmowy, że Sophie Scholl, niemiecka bohaterka, która w Białej Róży, która rzucała ulotki po dwudniowym czy jednodniowym śledztwie, dała głowę za spiskowanie przeciwko Hitlerowi, że ona była dzień, dwa, albo młodsza, albo starsza, już teraz nie pamiętam, od naszego Rudego, którego też zamęczono w podobny sposób. Prawda? Że była jakaś paralelność losów młodych niemieckich chrześcijan, młodych Polaków, dzielnych ludzi tu i tu. Takiej książki, tej wojny, nawet na papierze nie sposób wygrać samemu. Ja miałem pomocników. Jeden, no nie jeden, dwóch. Tu siedzi na sali. Jest Leszek Jęczmyk, redaktor mojej pierwszej książki przed 28 laty. I Leszek Jęczmyk, który, mu pokazałem ostatni rozdział Burzy, w której Orwell się zachwyca polskimi łanami, zaprosił mnie do siebie stanowczo i kategorycznie, posadził mnie tylko siebie i z kartek, z notatek przez 2 godziny mi robił wykład o wielkości II Rzeczypospolitej. O tym, czym ona była, że nawet tam złodzieje się zachowywali lepiej niż teraz dyplomaci, że był pewien etos, że... No, mówił mi o tym, co spopielało, a co ja miałem zamiar w powieści ocalić. Mówił mi też o polskiej dwójce, o tym, co ona dokonywała w Hiszpanii. Mówił różne rzeczy. Pomagał mi Jacek Dukaj, który zadał tutaj siedzący współlaureat, który mi zadał fundamentalne pytanie, które z powieści realistycznej, kryminalnej pomogło mi uczynić książkę metafizyczną. Jak ja mu powiedziałem, że przyjeżdża do Warszawy Orwell na konferencję intelektualistów, że go porywają agenci sowieccy i że go szuka o sowiecki, Jacek zadał pytanie wspaniałe, po którym to było jak burza w skomplikowanym pejzażu, jak błysk pioruna. On się zapytał, a kto porywa o sowieckiego? No i jeszcze wiedziałem, co dalej robić. Jacek, mogę siedzieć tutaj sam beze mnie, ale zadałeś to pytanie. I było jeszcze wiele osób. Pan Leszek Moczulski, współnominowany, autor książki o wrześniu. Ja się jego książką żywiłem w tych miejscach, gdzie ona daje jakieś szanse na zwycięstwo, gdzie pokazuje te momenty, gdzie można było. Gdyby się przyzwoicie zachowywali wszyscy, a nie tylko Polacy. I tyle. Ja, Rafale, jeszcze raz dzięki. Nie będzie w najbliższym czasie prozy, ale będzie drugi czas fantastyki, to znaczy książka Małpy Pana Boga o fantastach literackich i plastycznych, czyli filmowych, malarskich, komiksowych. Bo rzeczywiście ta fantastyka była dziełem mojego życia. I mylisz się sądząc, że antologie zastąpiły moje książki. Ja się od moich autorów uczyłem pisać nowoczesną fantastykę. Ja jestem w stanie pokazać, czego się nauczyłem od Sapkowskiego, czego od ciebie, czego od Jacka, czego od Orbitowskiego. Od moich autorów, którzy przychodzili, mieli większy talent, większy power, bo byli młodzi. A ja powolutku to, co się od nich nauczyłem, scedzałem w tym rzeczywiście chyba dziele życia. I także mówię tych pomocników, którzy pomogli mi wygrać tę wojnę, miałem strasznie dużo. Wygrałem ją denominie, czy wygrałem ją jako pisarz, to nagroda to poświęca. Zobaczymy, co będzie dalej. Strasznie jestem Państwu wdzięczny. To jest moja druga literacka nagroda, też wyróżnienie po otrzymanej w 1973 roku wyróżnieniu w konkursie Młodego Technika na opowiadanie fantastyczne. Nie przyrzekam, że ostatnia, ale mam wrażenie, że ostatnia. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.